Pamiętacie 2023 rok? Nie. Matko, kiedy to było? Jakieś 4 miesiące temu. A ile się przez ten czas wydarzyło? Jezus Maria! Czas w świecie gier wideo zapierdziela niemożebnie. Szczególnie dało się to odczuć w zeszłym roku. Wiele tytułów wpadło na wczesnym etapie produkcji ewidentnie do kociołka z magicznym napojem Panoramixa, bo dostaliśmy potężnie ciekawe i przede wszystkim dobre gry z absolutnie każdego gatunku, więc wiele osób mogło znaleźć coś wyjątkowego dla siebie. Było też sporo rozczarowań, nic dziwnego przy tak obfitych gierkowych zbiorach, sporo średniaków, po które nawet nie było czasu się schylić i wachlarz całkiem niezłych gier, takich wiecie, co najmniej na 7. W normalnych warunkach byłby na nie czas, ale rok 2023 nie brał jeńców. I z pomocą przychodzi kolejny, 2024. Nadrobiłem sobie parę produkcji, na które czasu nie miałem i jedną z nich było właśnie Atlas Fallen. Wielu z was pewnie nawet nie skojarzyło, kiedy ta gra miała premierę i przede wszystkim, co to w ogóle jest. A to w zasadzie kolejne dzieło Deck 13. Chociaż to w sumie niemieckie studio, to powinienem przeczytać Deck 13. Wcześniej dostaliśmy od nich na przykład Souls-like, The Search 1 oraz The Search 2, a Atlas Fallen? Atlas Fallen też ochoczo czerpie z kadzi z soulsowymi mechanizmami, ale tak po prawdzie to chłeptało wodę ewidentnie z kilku growych źródełek naraz. I wyszło na to, że czerpało z nich tak sobie, bo średnia ocena na Metacriticu to 64 punkty dla wersji na PS5, a 71 dla PC-tów. W serwisie CD Action gra dostała 6, a w magazynie 5. Po takich ocenach chciałoby się rzec, nie warto się schylać. Ewidentnie Atlas Fallen i sobie do tego głupi ryj rozwaliło. Czy często się pan uśmiecha? Ale jeśli A. lubicie RPG akcji, B. lubicie lekkie souls-like'i, albo uwaga, będzie szalone, C. polubiliście Forspoken, tak samo jak ja, to jest to gra idealna dla was. Co więcej, kurde, uważam, że jeżeli w grze mechanika walki byłaby tak samo dynamiczna i plastyczna jak w dziełku Square Enix, byłaby to jedna z moich ulubionych gier 2023 roku. No już tak mam, że po prostu czasem rozkochuję się w potencjalnych średniakach. A Atlas Fallen zdecydowanie nie zasłużyło, moim zdaniem, na ocenę 5 na 10. Dobra, już tłumaczę dlaczego, ale po kolei. Jest to przede wszystkim RPG akcji, a potem dopiero Souls-like. A w sumie to RPG to i tak określenie na wyrost, bo większy nacisk położony jest tu na walkę i eksplorację, aniżeli rozwój bohatera. Zupełnie jak Forspoken, które jakby tak spojrzeć nieco z daleka, wydaje się podejrzanie aż zbyt silną inspiracją dla dzieła Deck 13. Czasem to wygląda jak taki typowy przykład od pisanej pracy domowej cytującej Wikipedię, ale z trochę zmienionymi słowami, żeby nie było przypału przed facetką. No bo popatrzcie, w Atlas Fallen eksplorujemy krainy surfując po piachu. W Forspoken mamy za to magiczny parkour i ślizganie się po wodzie. W Atlasie wcielamy się w bezdomnego chłopa lub babę, który pozyskuje przypadkiem magiczną rękawicę i próbuje uratować umierający świat. W Forspoken za to mamy Frey, która, łomatko, co za przypadek, też bezdomna, jakoś przy okazji zdobywa magiczną bransoletę, trafia do dziwnej krainy i ma za zadanie, uwaga, potężna niespodzianka, też uratować umierający świat. Co za przypadek. W grze Deck 13 magiczna rękawica daje nam specjalne umiejętności, czyniące z nas superbohatera i gada do nas, bo ktoś zaklął w niej chłopa z filmu Avatar. Za to w dziele Square Enix bransoleta, niesamowite, też robi z głównej bohaterki superbohaterkę i gada do niej, bo ktoś zaklął w niej jakiegoś tajemniczego gościa. Mark some locations on our maps. I have seen how humans forget things. A tak swoją drogą, pan bransoleta z Forspoken wypadł o wiele ciekawiej od niejakiego nudnego jak Zielona Góra zimą chłopa w rękawicy. Nie byłem w Zielonej Górze zimą, ale musi być nudna. No nie wiem, na pewno nie jest tak źle jak w Gorzowie o dowolnej porze. No i jak strasznie dużo tu tych podejrzanych podobieństw, tak z całą odpowiedzialnością spokojnie stwierdzam, to dwie zupełnie różne gry. Podobne w niuansach i założeniach gameplayowych, ale gra się w to zupełnie inaczej. Atlas Fallen to coś w rodzaju połączenia Dark Souls w wersji light, Assassinów, pierwszego Darksiders i Forspoken właśnie. Eksplorujemy krainy, wykonujemy zadania główne i poboczne, grzmocimy demony dzięki magii rękawicy, a za zdobyczną esencję rozwijamy moc podrzucanych przez grę coraz to nowych pancerzy. Tych jest kilkanaście, niektóre wyglądają naprawdę świetnie, a mocniejsze oferują dodatkowe bonusy za maksymalne ich ulepszenie. Jest też coś takiego jak atuty. Za każde wbite ulepszenie możemy odblokować sobie ekstra perk, na przykład zwiększający prędkość surfowania po piasku za zebrane po drodze materiały do craftingu. Tak, jest tu też crafting, ale bardzo prosty, bo skupiony wokół odblokowywania nowych mocy rękawicy, nazywanych tu kamieniami esencji. I tu potencjalnie siedzi największa moc Atlas Fallen, czyli
całkiem satysfakcjonujący system walki, połączony ze sprytnie przekminionym żonglowaniem mocami, zarówno pasywnymi, jak i aktywnymi, plus craftingiem. Kamienie esencji pozwalają naprawdę mocno zmodyfikować nasz sposób zabawy. Jest ich do zdobycia od cholery i możemy wstawić do rękawicy w sumie 9 na raz. Są takie odblokowujące zupełnie nowe ataki, są też pasywne, leczące nas, gdy wykonamy konkretny ruch, albo po prostu zwiększające obronę. Ale są też jakby takie legendarne, pozwalające na ryzykowne, ale potężne manewry. Na przykład każdy blok zdaje obrażenia wrogowi, ale jeżeli nie zatrzymamy ciosu, drastycznie osłabimy sobie pancerz na kilka sekund. No i teoretycznie ten cały system dobierania sobie mocy podług potrzeb winien działać super, bo mamy przecież kilka rodzajów kamieni, podzielone są na stopnie jakości, ale po prawdzie najbardziej satysfakcjonujące buildy złożyłem dopiero pod koniec gry ze zdobytych wtedy mocarnych kamieni, co z jednej strony wydaje się być czymś całkowicie normalnym, ale z drugiej strony poczułem się wtedy, jakby ktoś mi wcześniej dawkował frajdę, bo serio, naprawdę ciekawe, game changerowe moce wpadają dopiero w ostatnim rozdziale, co wygląda mi bardziej na błąd w designie niż nagrodę za trudy. Szczególnie, że pod koniec dzięki temu gra staje się piekielnie łatwa i taki pojedynek z ostatnim złodupcem zaliczyłem z palcem w nosie. Rozczarowanie takim obrotem spraw podbija fakt, że początek gry jest niesamowicie nudny i ślamazarny. Kompletnie odstrasza od Atlas Fallen. Masa nieciekawych informacji, nieporywający świat i mnóstwo szaroburych lokacji totalnie zniechęcają do zabawy. Trzeba zacisnąć zęby. Wychodzi więc trochę na to, że w kwestii narracji i rozwoju naszego protagonisty gra rozpędza się powoli, acz z mocą kuli śnieżnej. Ale dobra, o tym później. A jak wygląda walka? Do dyspozycji mamy w sumie trzy rodzaje broni wbudowane magicznie w rękawice. Topory, czyli świetną, uniwersalną broń, bicz pozwalający nam w o wiele łatwiejszy sposób prowadzić walkę w powietrzu i na dystans, oraz pięść. Te są najszybsze, ale korzystają z nich najmniej, bo mają najkrótszy zasięg z całego uzbrojenia. A duży zasięg jest tu bardzo ważny, ponieważ w grze zaimplementowano też całkiem satysfakcjonującą walkę w powietrzu. Możemy w zasadzie non-stop unosić się nad ziemią dzięki daszom, robić uniki, albo atakować od góry lotem koszący. Podstawą zadawania mocy razów, czy to w powietrzu, czy na ziemi, jest tak zwany pasek impetu, który ładujemy sprzedając celne ciosy demonom oraz unikając ich ataków. Im bardziej naładowany, tym mocniej bijemy, a z każdym progiem paska zyskujemy możliwość użycia władowanych do rękawicy umiejętności niektórych kamieni. No i im wyższy próg, tym mocniejszego ulta możemy sprzedać przeciwnikom. A najczęściej pojedynkujemy się w Atlas Fallen z minibossami. Zwykłe mobki to tutaj taki plankton bardziej przeszkadzający niż robiący nam za właściwe wyzwania. Jest kilka typów minibossów i różni się rodzajem opancerzenia i zestawem ataków. Sprawny oklep demonów polega na stopniowej eliminacji opancerzenia lub ich kończyn. Najpierw lewa łapa, potem prawa, na koniec atakujemy korpus i tak dalej. I tutaj czynnikiem, który sprawia najwięcej satysfakcji, jest fakt, że walka oparta jest na efekciarskich blokach. Trzy bloki z rzędu z naszej strony, oczywiście wykonane w odpowiednim rytmie, i zamrażamy oponenta, co pozwala na chwilowe wygodne okładanie go ciosami lub sprzedanie potężnego uderzenia uszczuplającego pół paska zdrowia. Serio, strasznie fajnie się to walczy. Ataki co prawda są trochę powolne i ciężkie, ale w połączeniu z unikami i tymi rytmicznymi blokami całość nabiera niezłej dynamiki. Tylko jak już mamy kilka celów, to bardzo nieintuicyjnie się między nimi przełącza, co akurat na minus. To, w czym jeszcze naprawdę mocny jest Atlas Fallen, to eksploracja. Oprócz tego, że ślizganie się po piachu jest zwyczajnie przyjemne, to jeszcze mnóstwo tu skakania rodem z platformówek. Magiczna rękawica sprawia, że do dyspozycji mamy podwójny skok, a także trzy dasze, które nieraz uratują nam tyłek podczas walki lub właśnie pomagają w dostawaniu się w trudno dostępne miejsca. A wszystkie te poboczne aktywności, których zaliczenie nagradza nas walutą, przedmiotami kosmetycznymi lub nowymi umiejętnościami, w zdecydowanej większości są naprawdę fajne. Są miejsca, do których dostaniemy się wyłącznie po widmowych platformach, które aktywować musimy specjalnym pylonem, albo musimy biegać za punktami kontrolnymi w czymś w rodzaju biegu na orientację. Każdy punkt musimy odklepać w odpowiednim czasie, inaczej trzeba zacząć od nowa. Są minibossowie do pokonania, posągi do obalenia, czy multum poukrywanych skrzyń do otwarcia. Najnudniejszym zadaniem jest za to zakradanie się do zwierząt i czekanie, aż wykopią cenny skarb. Serio, gorsze są już chyba tylko misje eskortowe w grach, gdzie postać porusza się z prędkością kolejki do kas samoobsługowych w godzinach szczytu. A, zapomniałem, że Dawid może nie zrozumieć metafory. W Zielonej Górze przecież prawie nikt nie mieszka. Świat Atlas Fallen może się podobać. Choć krainy pokryte są wszechobecnym piachem i dosłownie martwą naturą, to niesamowite widoki, jakie serwuje nam gra, potrafią zapierać dech w piersiach. W sensie, widać tu jakiś pomysł, postaranko, klimat aż wlewa się z ekranu, przywodząc na myśl trochę dzieła Beksińskiego, a trochę jakieś japońskie szaleństwa pokroju landshaftów z serii Xenoblade Chronicles. Choć zazwyczaj nie grałem na odpalonych bibliotekach DirectX 12, bo strasznie się dała liczba
FPS-ów, to i tak było na czym oko zawiesić. Zresztą sami widzicie. Słabo za to na pewno wypada prowadzenie historii i ogólnie fabuła. Jak wspomniałem wcześniej, gra rozkręca się naprawdę powoli. Zawiązanie akcji sprawi nieraz, że ziewniecie głosiej niż ja na naszym podcaście CD Action R. Świetny sposób na reklamę, wiem, ale i tak polecam. Pierwsze dwie godziny zabawy autentycznie bolą, szczególnie przez fakt, że nasz bohater niewiele potrafi, co bezpośrednio przekłada się na gameplay. Ładowanie paska impetu trwa wieki, ciosy nie są zbyt satysfakcjonujące, a proste potyczki trochę za bardzo się przeciągają. Do tego Atlas Fallen zalewa nas toną informacji. I to nie byłoby nic złego, gdyby nie sposób podania. W sensie dialogi i historie w nich prezentowane są opowiedziane w maksymalnie nieangażujący sposób. Może i ta konkretna historia o bogach i umierającej krainie byłaby ciekawa, ale nie gdy snują ją bohaterowie, których można opisać jedną lub dwiema cechami. O, ten jest tajemniczy, tamta zasadnicza i waleczna, a ta jeszcze inna ciekawska. Szkoda, bo mamy osobliwe pustynne tereny, ciekawy świat przedstawiony, dziwnego majaczącego w oddali creepy obserwatora, który jest ni to bytem, ni to budowlą. To wszystko aż prosiło się o głębsze potraktowanie. No dobra, to może spójrzmy sobie na to wszystko tak z boku. Warto serio sięgać po tę grę? No, sprawa jest prosta. Jak jednak polubiliście się z Forspoken albo z serią Darksiders, to i odnajdziecie się w Atlas Fallen. To nie jest Souls-like. Tak, są ogniska w postaci kowadeł, przy których rozwijamy postać, tam też można tylko zapisać grę, a wyleczenie bohatera do pełni zdrowia przywraca wszystkie stwory do życia, ale nie to definiuje przecież gry jako klona Dark Soulsów. To produkcja, która podbiera to i owo z wielu innych. Powolną, ciężką, acz satysfakcjonującą walkę opartą na blokach zdecydowanie podpatrzyła sobie z niektórych gier FromSoftu, eksploracja śmierdzi na kilometr Forspoken i grami Ubisoftu, a poboczne aktywności i nacisk na platformowe skakanie bardzo zajeżdżają pierwszym stareńkim Darksiders. Tylko zamiast konia mamy piaskowe łyżwy czy coś. Na żadnym etapie zabawy jednak nie mogłem powiedzieć, że bawiłem się źle. Nawet przy tym nudnawym początku, gdzie uczyłem się z czym się gameplay i świat. Odkrywanie nowych modeli zbroi, kombinowanie z buildem i broniami, zniuansowany system walki, wreszcie cholernie przyjemna, dająca wartościowe nagrody eksploracja cały czas dawały mi przyjemne kopy dopaminy. Atlas Fallen to nie jest zła gra. Uważam, że jest nawet całkiem dobra, tylko trochę jej się dostało przez zeszłoroczną klęskę urodzaju. Widać to po ocenach graczy na Steamie. Ostatnie są bardzo pozytywne. W ogóle to chyba dobry moment, by w grę Deck 13 zagrać. 80-60 zł to odpowiednia cena za te 20 kilka godzin zabawy, które zleciały mi nie wiem kiedy. No i jak ktoś chce, to jest koop. Nie testowałem go, ale sporo umiejętności uwzględnia obecność drugiego gracza, na przykład w efekcie tworząc pola leczące nas i towarzysza. Tymczasem pamiętajcie, prawdziwą grę przez wielkie G poznaje się nie po tym jak się zaczyna, a po tym jak się kończy. Czy jakoś tak. Dzięki za uwagę. Crash Bandicoot Król, na razie. No, Crash Bandicoot to jest gra przez wielkie G. Jak gówno. Wstyd mi za tego człowieka. Jak wam też dajcie suba.